Wczoraj w ratuszu odbyło się spotkanie, na które czekała inicjatywa Ratujmy Wilcze Doły. Społecznicy spotkali się wraz z ekspertami hydrologii, projektantem zbiornika oraz władzami miasta. Spotkanie było o tyle ważne, że to właśnie ono było rzekomym powodem odebrania głosu społecznikom podczas sesji Rady Miasta. Dyskusja miała być transmitowana na żywo w internecie, jednak problemy techniczne nie pozwoliły na pełną relację. Czy spotkanie przyniosło jakieś wnioski? Konkluzja niestety końcowa jest taka, przynajmniej z naszego punktu widzenia, że to spotkanie niestety nie przyniosło przełomu. To znaczy żadna ze stron tak de facto nie wyszła przekonana przez stronę drugą. Jak dodaje Dawid Pasieka, spotkanie nie wyjaśniło żadnej kwestii, a jedynie dodało kolejne pytania i wątpliwości. Przełomem dla społeczników może być ujawniona informacja podana przez włodarzy. Czas spotkania zostało ujawnione, że on jest, mówiąc wprost i najprościej jak się da, on ten zbiornik jest tak duży, ponieważ on ma zapewnić odbiór wód po całkowitym gęstym zabudowaniu obszaru zlewni, czyli to jest zbiornik, tak jakby mówiąc, na przyszłość, nie na obecne zagrożenie przeciwpowodziowe, tylko na przyszłe. Nowe informacje sprawiły, że projekt musi być sprawdzany przez społeczników pod innym kątem. Inicjatywa ma nadzieję, że magistrat dotrzyma słowa i nie ruszy z pracami do momentu przedstawienia planu zagospodarowania. Ten wstępnie miał być przedstawiony we wrześniu, jednak nadal go nie przedstawiono. Przypomnę, że w pozwoleniu wojewody na realizację tej inwestycji jest mowa o zagrożeniu przeciwpowodziowym obecnie, na przykład szpitala wielospecjalistycznego, a na spotkaniu z ust projektanta padła jasna informacja, że ten zbiornik ma obejmować przyszłe zagrożenie powodziowe. Światełkiem w tunelu dla strony społecznej jest pismo, które wysłała Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Otrzymaliśmy pismo ze strony Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, który wszczął postępowanie w sprawie ewentualnego cofnięcia tej decyzji środowiskowej. Ponieważ myśmy złożyli wniosek, że taka decyzja o cofnięciu powinna zostać wydana, z uwagi na to, że charakter tego miejsca, te walory przyrodnicze są inne niż założone w projekcie. Prezydent Neumann otwarcie przyznał, że ma nadzieję, że to już ostatnie spotkanie. Społecznicy jednak nie poddają się i mają zamiar informować odpowiednie organy na temat inwestycji i swoich wątpliwości.